Cześć dziewczyny, dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem na temat pielęgnacji mojej cery. W ostatnim czasie dostaję od Was bardzo dużo zapytań na temat tego, jakich kosmetyków do pielęgnacji cery używam. Dostaję również bardzo dużo komplementów i muszę przyznać, że w ostatnim czasie zmieniłam trochę swoją pielęgnację i tak się składa, że wszystkie te zapytania oraz komplementy zaczęły się po tym, jak to zrobiłam. Wnioskuję, że zmiany, których dokonałam, były pozytywne i widać ich efekty. W związku z tym chciałabym Wam dzisiaj pokazać wszystkie kosmetyki, jakich używam, trochę opowiedzieć o tej mojej rutynie. Natomiast zanim to chciałam podkreślić, że to, jak wygląda nasza cera, to nie jest tylko i wyłącznie zasługa kosmetyków, to jest również styl życia, jaki prowadzimy, dieta, to jak dbamy po prostu o naszą skórę. Ja zaznaczę już teraz na początku, że jestem osobą, która nie pali papierosów i nigdy w życiu nie paliła, nie używałam nigdy żadnych substancji odurzających, nie imprezowałam. Ja jestem typem osoby, która lubi sobie pospać, w związku z tym staram się mieć te 8 do 10 godzin snu, aczkolwiek teraz jest to taka trochę inna sytuacja, wiadomo, z moim dzieckiem. Ona codziennie rano wstaje o 8, natomiast ja jestem takim nocnym markiem, lubię sobie razem z mężem pooglądać wieczorem jakiś serial albo film. I jakoś tak chodzę spać koło północy, czasem po północy, więc jest to moja wina tak naprawdę, że tego snu no nie mam aż tyle. Myślę, że trzeba by to zmienić, ale ciężko, ciężko. Także nigdy nie byłam typem imprezowicza. Więc zwróćcie uwagę na to, jaki jest Wasz styl życia, jeżeli macie jakieś problemy z cerą. Oczywiście ważne jest też picie dużej ilości wody, o tym nie trzeba nikomu mówić. Woda pozwala pozbyć się toksyn z organizmu. Toksyny widać również na twarzy. Jeżeli jecie niezdrowo, na przykład dużo fast foodów, dużo słodyczy, to również będzie widać na twarzy. Ja też to zauważyłam, ponieważ na przykład w momencie, gdzie miałam takie dni, gdy odstawiałam na przykład słodycze, bardzo ograniczałam, to widać było zmianę w wyglądzie skóry. Widać zmianę również po tym, gdy pamiętam, żeby pić wodę, ale nie zawsze tak jest. Niestety jakoś tak, no nie pamiętam o tym po prostu. I to widać również na twarzy, bo nie tylko buzia jest przesuszona, ale również całe ciało. Moja cera trochę się zmieniła po ciąży. Wcześniej była to mieszana w kierunku do tłustej, teraz być może jest to po ciąży, a być może po pielęgnacji, jaką stosuję, po tych zmianach, które wprowadziłam, moja cera zmieniła się. Teraz jest to w kierunku, powiedziałam, takiej mieszanej, bardziej może do suchej. Także pokażę Wam teraz kosmetyki, jakich używam. Opowiem o tym, jaką mam tą swoją rutynę. Natomiast nie chciałabym, aby ktoś sobie pomyślał, że by mieć piękną cerę, należy używać drogich kosmetyków, czy konkretnie tych, które ja polecam i których ja używam, ponieważ domyślam się, że na rynku jest znacznie więcej produktów, które są bardzo godne polecenia, które również świetnie działają. Ja jestem takim typem osoby, która jak znajdzie kosmetyk, który jej odpowiada, to będzie go kupowała non-stop. Także pewne z tych rzeczy, które Wam dzisiaj pokażę, to są rzeczy, które ja po prostu kupuję, bo mi się sprawdzają i nie chce mi się może szukać czegoś nowego, bo boję się, że mi się nie sprawdzi albo że będę niezadowolona i po prostu kupuję cały czas samo. Może zrobimy to w takich kategoriach, na przykład oczyszczanie, później nawilżanie i powiedzmy jakieś tam zabiegi kosmetyczne. Więc zaczniemy od oczyszczania. Ja codziennie używam do zmywania makijażu olejku. Jak wiecie, ja nie lubię bawić się z wacikami, zresztą uważam, że to jest ich marnowanie, zmywanie makijażu właśnie za pomocą jakichś mleczek i wacików. Więc ja zmywam makijaż olejkiem pod prysznicem. Wchodzę pod prysznic, tam właśnie sobie używam takiego olejku. To jest mój ulubiony olejek i używam go już od bardzo długiego czasu, ponieważ to jest moje drugie opakowanie. Pierwsze starczyło mi na 9 miesięcy. Jestem teraz w połowie drugiego, a też już mam, używam tego olejku, myślę, na pewno 4 miesiące. No i jeszcze zostało, jak widać, połowa. Także no taka buteleczka starcza mi średnio na 9 miesięcy. To jest olejek do zmywania makijażu marki Dior. Bardzo go lubię, to jest najlepszy olejek, jaki miałam do tej pory i nie zapowiada się, żebym zmieniła go na coś innego.
To jest olejek z pompką, wystarczą dwie pompki tak naprawdę. Ja sobie go wtedy rozgrzewam tak w dłoniach i wtedy rozprowadzam na całej twarzy. On rozpuszcza mi cały makijaż, przepięknie go zmywa. Bardzo dobrze mi się sprawdza, w kontakcie z wodą zmienia się w takie mleczko i bardzo dobrze usuwa makijaż. Jestem bardzo zadowolona z tego produktu i tak jak mówię, jest to już moje drugie opakowanie. Tego olejku używam tylko wieczorem, tak jak wspominałam, do zmywania makijażu. Potem jak zmyję makijaż tym olejkiem, to używam żelu. I tutaj mam taki żel do mycia twarzy z firmy Fresh. Jest to nowość u mnie, ale jest rewelacyjny, bardzo mi się podoba i wiem, że kupię kolejne opakowanie. I jest to taki sojowy żel do mycia twarzy. Ja wcześniej myłam twarz tylko wieczorem. Zmywałam makijaż, później myłam twarz, a rano tylko przemywałam ją tonikiem. I jedną ze zmian, jakie wprowadziłam, jest to, że ja po nocy teraz myję również żelem twarz. I widzę efekty. Może też dlatego ta buzia mi się tak już nie przetłuszcza, bo jakby te kremy, to wszystko, co nakładam na noc, zmywam porządnie później żelem. I tak jak mówię, z tego jestem bardzo zadowolona. Więc to jest jedna ze zmian, jakie wprowadziłam, a też, tak jak mówię, używam tego dwa razy dziennie. Jak już sobie wszystko zmyję, jak umyję twarz o poranku, to lubię przemyć sobie twarz tonikiem albo płynem micelarnym i tutaj właśnie już, to jest już moje któreś opakowanie takiego płynu marki Simple. To jest coś, co ma wyrównać pH naszej skóry. Ja tak jak mówię, używam tego na czystą już buzię, więc nie potrzebuję, żeby to było nie wiadomo co i używam sobie właśnie takiego prostego płynu micelarnego, drogeryjnego. On jest bardzo niedrogi, ma jakieś w sobie minerały i ekstrakty roślinne, jest taki bardziej, nie jest wiadomo, super naturalny, ale jest taki bardzo łagodny, więc tego również używam dwa razy dziennie po tym, jak umyję twarz. Następnie krem pod oczy. Kremu pod oczy używam bardzo długo, w zasadzie od 25 roku życia. Pamiętam, że tak sobie postanowiłam, że jak skończę 25 lat, to od tego momentu będę używała kremu pod oczy. I używam tego kremu dwa razy dziennie. To jest kwestia przypadku, nie mam takiego ulubionego, który kupowałabym non-stop. W tym momencie testuję sobie taką nowość od La Roche-Posay. Jest to taki bardzo lekki, nawilżający krem pod oczy, który ma również pomagać jakby z opuchlizną pod oczami, ponieważ ja nie mam cieni pod oczami, nie mam jakby worów pod oczami, ale czasami ta okolica pod oczami jest opuchnięta. Nie wiem, no teraz jest już koniec dnia, tak naprawdę jest już wieczór, ale jeszcze pogoda sprzyja, więc nagrywam przy naturalnym świetle, więc już jestem też zmęczona, stąd może tutaj delikatne opuchnięcia pod oczami, ale no bardzo dobrze się sprawdza w kwestii nawilżenia. Tak jak mówię, nie mam ulubionego swojego kremu pod oczy i tak testuję sobie różne i w tym momencie właśnie mam taki. Bardzo lubię to, że on jest w takiej właśnie tubce, którą się po prostu wyciska pożądaną ilość. Nie lubię kremów pod oczy, na przykład w słoiczkach, gdzie ten palec trzeba włożyć do środka, więc lubię takie w tubce. Następnie nawilżanie twarzy i tutaj kolejna nowa dla mnie rzecz. Ja nigdy nie używałam kremu nawilżającego na dzień, dlatego że mnie się wydawało, że jak nałożę krem nawilżający i na to makijaż, to makijaż się zważy, będzie wyglądał nieładnie, takie przynajmniej były moje doświadczenia do tej pory, więc ja po prostu tego nie robiłam i nigdy na dzień kremu nie używałam. Tutaj na gwiazdkę dostałam taką esencję właśnie z Dior, bardzo lekka, nawilżająca esencja, to jest coś w znacznie lżejszej konsystencji niż krem. I zaczęłam używać tego rano i w zasadzie używam codziennie od 4 miesięcy już właśnie pod makijaż i muszę przyznać, że widać, bo ta buzia jest bardziej nawilżona, nie przetłuszcza się tak, więc widać, że była po prostu odwodniona i być może produkowała właśnie to sebum, żeby sobie w jakiś sposób pomóc. Natomiast teraz, tak jak mówię, nawilżam ją codziennie rano, używam właśnie tej esencji, jest lekka, jest fajna, już mi się kończy, także myślę, że kupię kolejne opakowanie, ale no to jest jakby kolejny nowy krok dla mnie, to mi się sprawdza. Natomiast na noc lubię użyć takiego treściwszego kremu i tutaj mam ulubieniec od lat i to jest Clarins właśnie krem na noc z serii Multi Active.
Ja już wiele razy Wam pokazywałam ten krem, też wypowiadałam się o nim i ja go nadal używam, więc to jest coś właśnie, czego używam na noc, tak jak mówię, jest taki bardziej treściwszy. To jest krem, wiadomo, nawilżający, ale również taki przeciwzmarszczkowy, no nie oszukujmy się. Nie uciekniemy od tego. Następnie kolejny nowy krok dla mnie i to dzięki mojej pani dermatolog, ponieważ od paru lat zauważyłam, że w sezonie letnim pojawiają mi się w tej okolicy tu pod oczami takie plamy i ja byłam bardzo zaskoczona, mówię skąd, no przecież zawsze noszę okulary przeciwsłoneczne, no o buzie się dba, skąd takie plamy? Więc powiedziano mi, że to są właśnie no, plamy od słońca tak naprawdę i jedynym sposobem, by temu zapobiegać, jest używanie filtra przeciwsłonecznego. Pani dermatolog była bardzo zdziwiona, gdy jej powiedziałam, że tak naprawdę nie używam filtra tak, wiecie, codziennie. No wiadomo, jak się idzie na basen czy na plaży, to wtedy się używa filtra, ale na co dzień nie robiłam tego z tego samego też powodu, dla którego nie używałam kremu nawilżającego na dzień. No i to też się zmieniło. Właśnie po tej mojej wizycie pani dermatolog powiedziała, żebym jednak używała kremu na filtra codziennie, każdego dnia pod makijaż, więc znalazłam taki. Miałam próbkę oczywiście najpierw i sprawdził mi się, więc kupiłam opakowanie pełne i to jest również Dior i to jest filtr przeciwsłoneczny z SPF 50, który nie tylko chroni przed promieniami UV, ale również przed zanieczyszczeniami takimi środowiska i tak dalej. I muszę przyznać, że bardzo lubię ten produkt. On jest niesamowicie lekki, praktycznie jak woda, gdy się go wylewa na rękę. No ale działa. Do tej pory nie pojawiły mi się jeszcze żadne plamy. Te, które mam z ubiegłego roku, widać, że się no, znikają powoli. Ale tak jak mówię, no działa fajnie, bardzo go lubię i mam już kolejne opakowanie na zapasie. Pokażę Wam teraz, jakie mam maseczki do twarzy. Aczkolwiek prawda jest taka, że mam 4 maseczki i o 3 za dużo, bo wystarczyłaby mi tylko jedna. Tak naprawdę tylko jednej z nich używam. Ostatnio tak właśnie miałam wyrzuty sumienia, że w mojej szafce są aż 4, a używam tylko jednej, więc zaczęłam używać pozostałych po to, żeby je skończyć tak naprawdę, bo wystarczy mi tylko ta jedna i tą chcę sobie zostawić i pewnie będę kupować ponownie, gdy się skończy. Natomiast te pozostałe chcę skończyć i się ich pozbyć. One były fajne na ten czas, gdy ich potrzebowałam, ale ponieważ znalazłam tą idealną, to teraz pozostałych już nie potrzebuję. Zaczniemy może od tej idealnej. To jest maseczka, którą ja Wam pokazywałam kiedyś we vlogu i to jest maseczka marki Drunk Elephant. Nazywa się TLC Sukari Baby Facial. To jest maseczka z kwasami, 25% kwasy AHA i 2% kwasy BHA, jak to przeczytać. Nie znam się na kwasach, szczerze mówiąc, w ogóle się nie znam, absolutnie się nie znam, ale widzę, jakie cudowne rezultaty daje mi ta maseczka właśnie z kwasami. Z tego, co wiem, to są dosyć mocne kwasy. Tą maseczkę nakłada się raz w tygodniu na twarz, na 20 minut, nie więcej. Ja raz zapomniałam i miałam ją chyba 25 minut na twarzy, to później delikatnie schodziła mi skóra, także no było takie łuszczenie, ale jak 20 minut, to później nie ma problemu żadnego z tym, więc właśnie taką maseczkę robię sobie raz w tygodniu. Ona działa po prostu rewelacyjnie. Zwęża pory, jakieś takie drobne zmarszczki czy nierówności na twarzy są wygładzone, naprawdę. Ja zawsze miałam takie kompleksy, jeżeli chodzi o moje czoło. Ja nie mówię o zmarszczkach, bo to swoją drogą, ale tym się kiedyś zajmiemy. Natomiast rozszerzone pory i to naprawdę dość duże pory. Natomiast z tą maseczką widzę, jak moje czoło się zmieniło i naprawdę jestem bardzo zadowolona z efektów. Ja wiecie, bawiłam się glinkami, żeby te pory zmniejszyć i faktycznie to działało tylko na jeden dzień. Natomiast no tutaj używam tego raz w tygodniu i widzę, efekty są takie bardziej długotrwałe. W zestawie, w opakowaniu z właśnie tą maseczką był jeszcze olejek marula. Takie małe opakowanie, ale ja tego olejku używam tylko i wyłącznie po zastosowaniu tej maseczki, czyli również raz w tygodniu. Dwie takie kropelki wycieram, wyciskam sobie na dłonie, rozcieram i rozprowadzam na całej twarzy, czyli w tym dniu na przykład już nie nakładam kremu na noc, tylko właśnie tym olejkiem traktuję swoją twarz.
Przejdźmy do pozostałych maseczek. Jedną z nich jest taka właśnie, pokazywałam Wam wiele razy, z The Body Shop. I to jest maseczka również z glinką, z olejkiem z drzewa herbacianego. To jest taka maseczka do cery bardziej problematyczna. Jeżeli mamy jakieś wypryski, to ona pomoże jakby uspokoić tę cerę i tych wyprysków się pozbyć. I ja jej przez wiele lat używam, ale teraz ja naprawdę nie mam absolutnie żadnych wyprysków. Od momentu, jak zmieniłam tę pielęgnację, nic a nic się nie dzieje, nic mi na twarzy nie wyskakuje, ona wygląda naprawdę dobrze. Więc ja tej maseczki no, nie używam i ona leży w mojej łazience. Zobaczcie, jest praktycznie cała, więc muszę oddać jakiejś koleżance, może komuś się przyda, bo szkoda, żeby leżała, a ja jej nie używam, bo tak naprawdę nie mam potrzeby. Kolejną maseczką, jaką tutaj mam, jest maseczka z marki Dior i to jest z różową glinką, która właśnie bardzo fantastycznie zmniejsza pory. To jest taka 3-minutowa maseczka, fajnie buzia wygląda, ale tak jak mówię, no nie używam jej. Myślę, że skończę ją, dlatego że tutaj no sporo w sumie jeszcze mam sporo, ale ona przepięknie pachnie i to jest takie fajne doznanie na twarzy, więc ostatnio wróciłam do niej i również raz w tygodniu sobie tę maseczkę robię. I ostatnia, jaką tutaj mam, to maska nawilżająca i to jest najnowsza, jaką kupiłam, bo stwierdziłam, że no wiadomo, nawilżam cerę, ale warto by było sobie tego nawilżenia jeszcze dołożyć, więc raz w tygodniu również robię sobie, najczęściej robię właśnie tą różową, żeby ją skończyć, a później po prostu tą nawilżającą. Jest bardzo taka odświeżająca, fajnie naprawdę nawilża, także jak ktoś potrzebuje takiej maski mocno nawilżającej, to polecam właśnie tą z Clarence, to jest jakaś nowa seria SOS. Ścierpły mi nogi, musiałam się poprawić. Ostatnią rzeczą, którą chciałabym Wam pokazać, to jest urządzenie do pewnego zabiegu, który wykonuję sobie w domu. Pytałyście o to, czy nadal wykonuję w domu peeling kawitacyjny. Otóż nie, dlatego że jakiś czas temu to urządzenie, które miało mi się zepsuło, je po prostu wyrzuciłam. Natomiast zastanawiałam się, co zrobić. Czy kupić znowu peeling kawitacyjny, czy może coś innego. I doszłam do wniosku, że kupię urządzenie do domowej mikrodermatologii, dermabrazji, ponieważ jedna z moich koleżanek robi i ma właśnie piękną cerę i ja też chciałam spróbować, więc zrobiłam research i takie urządzenie kupiłam. Tak ono wygląda. To jest taka mini wersja, dlatego że to urządzenie znalazłam na Amazonie. Ono miało naprawdę mnóstwo pozytywnych recenzji, natomiast ja nie chciałam tego większego urządzenia. Stwierdziłam, że takie mini mi wystarczy, więc to jest taka podkładka, na której się je ładuje. Ale szczerze mówiąc, od momentu jak ja kupiłam to urządzenie, naładowałam raz, ja nie ładowałam ponownie. Nie wiem, jakoś tak długo trzyma ta bateria. Więc tak wygląda to urządzenie. Dołączone są 4 głowice. 2 głowice złuszczające i 2 takie oczyszczające. Więc to jest głowica z taką szerszą końcówką. Jeszcze jest druga z taką malutką, która jest właśnie fajna do tych okolic właśnie koło nosa czy na nosie. I oprócz tego są 2 końcówki oczyszczające, czyli takie jakby zasysające, które mają oczyszczać pory. Ale ja tamtych nie używam, tylko używam właśnie tej złuszczającej. I taki peeling, nie peeling, tylko mikrodermabrazję robię sobie raz w tygodniu. No nie co tydzień. Na początku robiłam co tydzień, później zrobiłam przerwę. I teraz, kiedy widzę, że moja cera tego potrzebuje, to robię sobie taką kurację znowu przypominającą, że tak powiem. Ale muszę powiedzieć, że efekty zauważyłam bardzo szybko i Wy również, dlatego że te wszystkie komentarze na temat tego, jak pięknie wygląda moja cera, a także pytania o to, co robię, że tak wygląda, pojawiły się mniej więcej 2-3 tygodnie po tym, jak zaczęłam robić tę mikrodermabrazję. Ja ją robię raz w tygodniu, czyli po drugim, trzecim użyciu już było widać efekty i muszę przyznać, że jestem bardzo zadowolona z efektów i będę dalej tego używać. Więc to wszystko, jeżeli chodzi o jakieś zabiegi, maseczki i tak dalej. I to też jest wszystko, czego ja używam. Nie mam nic więcej. Myślę, że na chwilę obecną to, co mam, to mi wystarcza. Tutaj przyniosłam jeszcze, żeby Wam pokazać ewentualnie w temacie tych maseczek, że do ich nakładania używam takiego pędzla. To jest akurat pędzel z The Body Shop. Nazywa się, że do podkładu, ale ja go kupiłam dlatego, że jest silikonowy, właśnie taki płaski języczkowy i fajnie się nim po prostu nakłada maseczkę na twarz, więc takiego używam. A do zmywania maseczki to mam takie właśnie gąbeczki z celulozy,
czy z czego to jest, nie wiem. One są, teraz jest taka twarda, ale jak się ją zmoczy, to jest super miękka i właśnie taką gąbeczką, maseczkę sobie usuwam, bo jest to znacznie szybsze, łatwiejsze niż dłoń mi, bo dłonie mi się zawsze ślizgały po tych maseczkach, nie mogłam tego zmyć, a ta gąbka, ponieważ ma właśnie taką fajną teksturę, to właśnie fajnie zmywa te maseczki. Więc to są wszystkie rzeczy, jakie chciałam Wam dzisiaj pokazać. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Oczywiście dajcie znać w komentarzach, jak wygląda Wasza pielęgnacja, czy z tego filmiku zaczerpnęłyście jakieś inspiracje, czy może dzięki mnie zmienicie trochę swoje nawyki, jeżeli chodzi o dbanie o cerę. Dajcie oczywiście znać. Zachęcam Was bardzo serdecznie do subskrypcji, a także do śledzenia mnie na Instagramie. Do zobaczenia wkrótce.